Cześć, i witam Was z tej strony Dadras, a w dzisiejszym materiale, długo oczekiwany przez wielu graczy, poradnik dotyczący craftingu Necropolis. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten materiał po prostu powstał za późno, powinien powstać już dużo wcześniej, ale no niestety mam też ku temu wymówkę, ponieważ no grałem na lidze SSF, albo raczej GSF, no ale przez większość czasu sam i ciężko mi po prostu było przygotować odpowiedni przykład, a nawet ciężko mi było się pobawić tym craftingiem, żebym czuł, że mogę Wam coś Sensownego na ten temat powiedzieć. I tak będę musiał opierać się dużo bardziej na wiedzy teoretycznej, chociaż przygotowałem też przykład praktyczny ponieważ zbierałem korpsy praktycznie na każdym kroku, przez to nawet sobie odbierałem możliwość pobawienia się tą mechaniką, żeby po prostu ten przykład bardziej tak był mocniejszy, lepszy, bardziej przejrzysty. Dlatego jeżeli ten materiał powstał dla ciebie za późno, potraktuj go czysto jako materiał archiwalny. Natomiast mam nadzieję, że nadal ten materiał może się komuś przydać. Dlatego z tego miejsca jeszcze dziękuję oczywiście moim wspaniałym wspierającym, a tymczasem zaczynajmy. W tym filmie chciałbym poruszyć kilka kwestii. Po pierwsze oczywiście omówić totalne podstawy, jak również omówić to jak przygotować się do craftu konkretnego itemu, jak wygląda ten crafting w praktyce, a także porozmawiamy na temat craftowania przedmiotów unikalnych, ponieważ te rzeczy najczęściej sprawiają ludziom problemy, jeżeli chodzi właśnie o Ligę Necropolis. Dlatego nie przedłużając zacznijmy od totalnych podstaw. Sama mechanika rozpoczyna się już w trakcie trwania kampanii, no i także będziemy mogli spotkać ją na mapach. Nie będę tutaj omawiał całej jakby mechaniki, tylko skupimy się na tej najważniejszej części związanej właśnie z samym craftingiem. Ponieważ co jakiś czas będziemy mogli natrafić na takiego oto przeciwnika, który jest spowity jakimś szaro srebrnym ogniem, czyli jest po prostu opętany przez jakieś tam złe moce. Po pokonaniu takiego przeciwnika wypadnie z niego korps którym możemy zrobić dwie rzeczy. Albo możemy kliknąć Collect, żeby automatycznie nasz korps trafił do mechaniki Necropolis, przez co przyjdzie Undertaker i po prostu zabierze te zwłoki do kostnicy. Lub też możemy kliknąć Itemize Corpse, co sprawi, że nasz korps, nasze zwłoki zostaną przeniesione do takiej trumienki i wpadną od razu do naszego plecaka. Aby można było skorzystać z tego korpsa, należy udać się do Necropolis. W tym celu wejdziemy sobie tutaj przez Waypoint do Necropolis i teraz będziemy mogli z tego miejsca kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby nasz korps trafił do puli craftów, które ma, będziemy mieli dostępne w dalszej części omawiania tej mechaniki. Jak możecie zobaczyć, tych kraftów mamy naprawdę wiele i służą one do bardzo, bardzo różnych rzeczy. My skupimy się tak naprawdę na kilku podstawowych. Warto zaznaczyć, że w samej kostnicy możemy mieć jedynie 64 korpsy. Mówię jedynie, bo tak naprawdę to nie jest duża ilość. Jak możecie zobaczyć, chociażby tutaj mam przygotowany cały stasztap pod przygotowany jeden kraft. Które będę chciał zrealizować, a to i tak nie jest w pełni zoptymalizowany, kraft, a jedynie to, co udało mi się zebrać. No ale mam też takiego taba, w którym przechowuję po prostu rzeczy, które ewentualnie mogą się przydać do tej mechaniki. Więc to sam, sam ten jeden tab zresztą przekracza ilość 64 kraftów. Wiadomo, że z takich rzeczy pewnie chcemy korzystać na bieżąco, ale faktycznie zbieranie jakby wszystkiego, co może nam się przydać. Powoduje, że, to, to, że ta kostnica bardzo szybko się zapycha. Wracając jednak do omawiania zebranych przeze mnie craftów, czyli zebranych przeze mnie zwłok. Mamy na przykład takie typy, które dają nam szansę, zwiększoną szansę na pojawienie się modyfikatorów określonego typu. Na przykład chaos modyfikatorów, na życie, na manę, na defensywy, na kryta, na atrybuty, ale też mamy coś takiego jak skarcer, co. Oznacza zmniejszone szanse na pojawienie się danych modyfikatorów, czyli modyfikatorów caster, defense, speed, gem i tak Praktycznie każdy możliwy tak w grze, czy typ jakby modyfikatora, jest objęty właśnie tymi, ym, tymi craftami, czyli zwiększenie, a więc increased chance, lub zmniejszenie szansy, a więc scarcer. Dodatkowo z rzeczy, które na pewno Was zainteresują, są to korpsy z craftem na zwiększenie tier, tier ratingu modyfikatora. I na samym początku ligi działało to paskudnie, bo też było to podzielone na różne typy. Natomiast teraz mamy korpsy, które dają nam plus 50 do wszystkich możliwych typów naszych modyfikatorów. To co robi ten craft, to sprawia, że każdy modyfikator, który nam się trafi na naszym przedmiocie, ma podnoszony o pewien. Pułap o pewną wagę, jakby swoją siłę. Pokażę Wam to na przykładzie. Jesteśmy teraz na Craft of Exile, no i tutaj jesteśmy w specjalnym kalkulatorze stworzonym do graveyardu, czyli do mechaniki Necropolis. Za niedługo Wam go lepiej omówię, no ale spójrzcie, właśnie na coś takiego. Mamy tutaj modyfikator, który może nam się trafić na przedmiocie, dający nam od 2 do 4, tam 5 fizykala. Jest to modyfikator najniższego, bo dziewiątego tieru, którego zdecydowanie nie chcemy na naszym przedmiocie, niezależnie co się dzieje, bo jest to po prostu mod najgorszy. W momencie, jeżeli dodamy sobie jeden ten mod tier rating, nawet jeden, do naszego craftu, to teraz rozwijając tutaj tą zakładkę, nagle okazuje się, że nie możemy trafić tego moda. A nawet nie możemy trafić tieru 8 i 7, ponieważ nasz modyfikator, jeżeli trafi nam się fizikal, będzie mógł być minimalnie szóstym tierem tego oto modyfikatora. Jeżeli dorzucimy sobie jeszcze kilka takich mod tier ratingów, to patrzcie, co się teraz co się dzieje. Teraz. Najniższy modyfikator, jaki możemy trafić, to tier trzeci. Oczywiście możemy też doprowadzić do sytuacji, że będziemy mieli tak naprawdę możliwość trafienia tylko moda T1, i to jest tak naprawdę często coś, co będziemy chcieli w najlepszym wypadku osiągnąć. Natomiast to, co ja będę Wam za, jakby proponował, to jest to, żeby nie przesadzać. To znaczy, warto jest fajnie zoptymalizować sobie ten przedmiot, ale czasami może się okazać, że niestety przez złe RNG czy coś niedoprowadzenie craftu do końca. Ten kraft może później tak i zmarnujecie tylko czas i pieniądze, więc czasami po prostu lepiej się utrzymać na jakimś bardziej sensownym pułapie, na przykład zostać przy Tier 1, Tier 2, bo zawsze to więks są większe szanse na trafienie tych oto modyfikatorów. Skoro już jesteśmy przy Craft of Exile i przy pokazywaniu Wam przykładu, to skupmy się na nim. Jak możemy zobaczyć tutaj mamy około 2% szansy na pojawienie się danego modyfikatora, no 8% szansy w prefiksie. Jeżeli teraz zwiększymy sobie szansę na physical, czyli damy Increase Chance of Modifiers Physical kilkukrotnie, na przykład 10 razy, tak żeby było trochę lepiej widoczne. I teraz zobaczymy sobie tutaj na Fizikal, To nagle szanse rosną nam na 21% w prefiksie i 16.3% ogólnie. I też y zauważmy, że mamy tutaj wiele innych modyfikatorów, np. Cold, Fire, Lightning, które mają tagi Damage, Elemental, Cold, Attack. Więc na przykład możemy sobie zmniejszyć szanse na pojawienie się modyfikatorów Elemental, powiedzmy, czyli zmniejszy nam szanse na pojawienie się tych konkretnych modyfikatorów. I teraz. Jeżeli przejdziemy sobie do naszych procentów, no to tutaj niby nic się za bardzo nie zmienia, natomiast gigantycznie zmniejszyła się szansa na pojawienie się tych oto modów. W rzeczywistości, gdybyśmy teraz sobie puścili na przykład przy stworzenie przykładowego przedmiotu, wyglądałby on mniej więcej tak. Jak widzicie, nie mamy tutaj w ogóle tego modyfikatora na Physical, e, physical Damage do skili, ponieważ nadal mamy. Duże szanse na pojawienie się wszystkich innych modyfikatorów. I naszą, naszą jakby, naszym celem jest zmniejszenie możliwie jak najbardziej szansy na pojawienie się tych modów, których nie chcemy, i zwiększenie jak najbardziej szansy na pojawienie się tych modów, które chcemy. Warto też zaznaczyć, że zawsze te przedmioty, które craftujemy w Necropolis, mają cztery modyfikatory, cztery eksplicity. Jeżeli powiedzmy, zakopię sobie w tym oto miejscu na przykład jakikolwiek craft, na przykład ten na zwiększenie modów. Wybieram jakiś przedmiot do przekraftowania, cokolwiek, niech to będzie. Możemy zobaczyć kilka informacji, jaka, jaką wybraliśmy bazę, jakiej będzie rarity, czyli no w tym przypadku zawsze poza przedmiotami unikalnymi to zawsze tworzymy przedmiot rar praktycznie. Który mamy item level przedmiotu, co też jest dosyć istotne, bo na przykład spójrzmy sobie na, a tu mamy otwarty call damage. mamy też napisaną kolumnę z item levelami. I aby otrzymać tier pierwszy, musimy mieć przedmiot co najmniej na 82 levelu. I levelu właściwie. Przy Chaos Damage'u na przykład potrzebujemy 83 level. A na przykład, dla najlepszego tieru, dla Elemental Damage with Attack Skills, potrzebujemy item level 86. Więc w zależności od tego, na co polujemy, warto jest zwrócić właśnie uwagę na ten item level. Tu mamy item level 81, ale też mamy informację, ile modyfikatorów będzie posiadał nasz przedmiot. I aby to zwiększyć, potrzebujemy użyć innego korpsa, zwiększającego nam ilość modyfikatorów, które możemy trafić na naszym przedmiocie, a raczej ile będzie dokładnie posiadał modyfikatorów, czyli plus 1 do explicit modifiers. Teraz, kiedy te dwa krafty są obok siebie, no to one są traktowane jako tak naprawdę jeden kraft. Tutaj, dla przykładu, mogę Wam pokazać, co się stanie, jeżeli zrobimy mały odstęp między craftami. I teraz patrzcie. Tutaj najpierw sobie weźmiemy ten pierwszy craft, wybierzmy sobie cokolwiek. W tym momencie warto zaznaczyć, że będziemy mieli pięć modyfikatorów, bo w końcu pochowaliśmy korpsa dającego nam plus jeden mod. Ale kiedy przejdziemy sobie do craftu tutaj, którego mamy obok, no to już widzimy, że, że będziemy mieli cztery modyfikatory. Ponieważ mimo, że te krafty są obok siebie, to nie są ze sobą połączone. Jeżeli tutaj dodamy kolejne podbicie tierów modyfikatorów, to w momencie kiedy przejdziemy sobie do naszego craftu, możemy zobaczyć, że mamy 150 do zwiększenia tierów modyfikatorów. Zmienił nam się item level, bo po prostu uśredniła się jakby, uśrednił się item level naszych korpsów. No i mamy 5 explicitów, ponieważ. Ten kraft po lewej właśnie miał zwiększoną ilość korpsów, ale przez to, że one są połączone, to teraz tak naprawdę jest to jeden kraft. I to co my możemy zrobić tutaj właśnie w tym nekropolis, to jest stworzenie nawet jednego wielkiego, gigantycznego kraftu, który będzie połączony z tych wszystkich nagrobków, które widzimy teraz na ekranie. To jest oczywiście moim zdaniem odrobina przesady, chyba że tworzymy naprawdę jakiś idealny przedmiot, ale do stworzenia takiego całkiem spoko i temu, i tak potrzebujemy trochę tych korpsów użyć. Ja tutaj przygotowałem dla Was craft na chyba 60 coś korpsów. Natomiast no jak najbardziej mamy 88 korpusów dostępnych miejsc właściwie na Korpsy dostępne w Necropolis, więc jak widzicie, no i tak będę wykorzystywał większość na niezbyt doskonały kraft. Z rzeczy o których warto by było wspomnieć, co może wam się gdzieś tam przydać, to korpse one się muszą faktycznie być blisko siebie. To znaczy, jeżeli pochowamy na przykład tutaj jednego korpsa w tym oto miejscu, który wam teraz podświetlam, no to on nie łączy się z korpsem po drugiej stronie waypointu. Zresztą widzimy podświetlenie, które korpse, które jakby nagrobki są połączone z tym konkretnym dołkiem, nie? Pozwolę sobie teraz przejść do takiej teoretycznej części tego poradnika. Czyli jak można na przykład za pomocą strony Craft of Exile przygotować się do danego craftu. Wchodzimy sobie na stronę Craft of Exile, i tutaj w Kalkulator, czyli to co mamy dostępne już na samym starcie, możemy wybrać sobie typ na przykład naszej broni. Załóżmy, że będzie to łuk. Więc wybraliśmy łuk, i teraz możemy kliknąć tutaj przycisk Graveyard, co otworzy nam kalkulator związany z graveyardem. I teraz tak macie dwie możliwości. Możecie albo po prostu dodać te korpsy, które posiadacie i których chcecie użyć do swojego craftu, czyli zwiększenie szansy na dany modyfikator, zmniejszenie szansy na dany modyfikator, czy jakieś inne przydatne krafty, które tutaj przygotowali twórcy kalkulatora. I dzięki temu możecie zobaczyć, jakie macie szanse na pojawienie się konkretnych modyfikatorów na waszym przedmiocie, bądź też możecie stworzyć. Na przykład jakiś właśnie y, przykładowy przedmiot na bazie posiadanych przez Was korpsów. Natomiast druga opcja, którą zresztą trochę bardziej polecam jest to automatyczne wyliczenia jakich korpsów potrzebujecie. I stwórzmy sobie taki przykładowy łuk Triple Elemental, żeby miał co najmniej mody tieru trzeciego oraz żeby posiadał y, na przykład Attack Speed. Możemy sobie w tym celu wybrać Cold Damage. Chcemy co najmniej mody tieru trzeciego, więc kliknijmy sobie w mod tieru trzeciego. Teraz możecie zobaczyć, że on nam się tutaj dodał u góry. The item requirements jako prefix. Dodajmy też fire i lightning damage też na tierze trzecim. Teraz możemy zobaczyć, że w tej naszej tabelce pojawiły nam się te trzy modyfikatory oznaczone jako P1, P2 i P3. Czyli prefix pierwszy, drugi i trzeci. Jeżeli zrobilibyśmy coś takiego, oznaczałoby to, że na pierwszym prefiksie chcemy albo cold damage, albo fire damage. Jeżeli mamy zaznaczone w ten sposób, to chcemy na jednym prefiksie cold damage, na drugim prefiksie fire damage, na trzecim prefiksie lightning damage, czyli trzy mody na jednym przedmiocie. To samo możemy zrobić z sufiksami, a sufiksy mamy po prawej stronie, czyli na przykład zależy nam jedynie na tym, aby mieć atak speed, powiedzmy też na tierze trzecim, nie przesadzajmy. I teraz tutaj strona określa nam, ile potrzebujemy prób, żeby osiągnąć coś takiego. No, jak widzicie, prób jest całkiem sporo, bo 200 tysięcy ponad, z 63% jakby pewnością, że, że ta liczba jest odpowiednia. Natomiast możemy tutaj jeszcze zastosować jeden mały triczek czyli Compute Best Selection. I to co się teraz dzieje w tle, to jest wykorzystywanie naszych wymagań, które tutaj zostawiliśmy, do obliczenia najlepszej ilości korpsów i najlepszego ułożenia całego graveyardu, żebyśmy osiągnęli jak najprościej ten pożądany przez nas efekt, czyli 3 mody elemental oraz atak speed. No i teraz mamy liczbę prób 2 z 75% pewnością. Natomiast to, co możemy zauważyć tutaj powyżej, to jest to, jakie, jakie wartości chcemy osiągnąć z naszych korpsów. Czyli chcemy mieć dwa dodatkowe modyfikatory, 900% zwiększone modifier tier rating, zmniejszone resy o 4800%, no i też zmniejszone wiele różnych innych statystyk, a także zwiększone szanse na Speed modifiery, Lightning modifiery, Fire oraz Cold o 5,5%. Czyli całkiem sporo. No i teraz, jeżeli stworzymy sobie przykładowy przedmiot, możemy zobaczyć, że trafił się Fire, Lightning i Attack Speed. No niestety nie mamy tutaj Triple Elemental, tylko Double Elemental. Spróbujmy jeszcze raz. No i ponownie Fire, Cold, Attack Speed. A teraz trafił nam się Fire, Cold, Lightning i Attack Speed. Więc jak najbardziej ten craft zadziałał, ale dopiero za trzecim razem. To co oczywiście możemy zrobić, to niekoniecznie być aż tak restrykcyjnym co do tych oto modyfikatorów, czyli możemy na przykład sobie odrobinę zmniejszyć szansę, jakby potrzebę użycia aż 11 korpusów na kolda. Weźmy na przykład z że mamy 7, 7 korpusów na kolda, samo tutaj, samo w Lightningu, dzięki czemu ten craft będzie troszeczkę tańszy. Tu akurat myślę, że te mody na zmniejszenie tierów to sobie zostawimy, stwórzmy teraz jakiś przykładowy przedmiot no i może nie siad nam Triple Elemental, ale Double Elemental na tier 1 i jeszcze tier 1 Elemental Damage with Attack Skills mamy też attack speed na tierze pierwszym także moim zdaniem ten craft wyszedł i tak całkiem nieźle. Przy kolejnych próbach znowu się udało, znowu się udało i ponownie się udało. Także powiem Wam, że oczywiście fajnie jest móc zmaksymalizować ilość tych korpsów, żeby było ich jak najwięcej, ale czasami nie masz takiej potrzeby. Trzeba czasami postawić trochę bardziej na RNG na przygotowanie większej ilości prób i po prostu trzymanie kciuków. Moim zdaniem takie podejście jest dużo lepsze i uniknie, unikniecie dzięki temu dużej ilości frustracji w życiu. Także polecam nie być aż tak restrykcyjnym co do ilości tych korpsów. Dobra, że tworzycie naprawdę jakieś endgame'owe itemy z modami fractured i tak dalej, to pewnie będziecie chcieli coś takiego zastosować, ale pamiętajcie, to są zawsze szanse, może się nie udać. No, więc teraz na sam koniec przygotuję ten oto craft razem z Wami, ponieważ no, chciałbym, żeby, chciałbym stworzyć właśnie taki walk Triple Elemental, korzystając z całkiem ciekawych połączeń korpsów, które tutaj przygotowałem. Jak widzicie, mam sporo jakichś modyfikatorów Cold Lightning Elemental, zwiększenie szans. Niestety nie trafiło mi się dużo na Fire, ale mam tutaj też jakieś coś na Speed, więc no, nie będziemy trzymać sztywno, twardych. Ram, czy to tak ujmę, zwiększenie szansy na atak modifiery. Ok. Dodatkowo mam jeszcze tutaj zwiększenie efektu konstruktów, więc to też możemy sobie zastosować gdzieś do, do naszego craftu. Zwiększenie efektu do demonów w, pobliż, w pobliżu tego oto konkretnego korpusa, czy na przykład bestii. To są takie rzeczy, które mogą nam po prostu podnieść szansę. Niektórych naszych craftów, z których będziemy korzystać. Mam też kilka modów Scarcer, na po prostu zmniejszenie szans na pojawienie się modyfikatorów niechcianych przeze mnie, tak jak już to omawialiśmy. Mam tutaj też trzy jakieś crafty na fracture itemów, które postaram się też wzmocnić w efekcie, dzięki czemu będę miał przynajmniej jeden mod fracture na moim, na moim łuku. Właśnie tutaj mamy na przykład zwiększanie o 25% mocy kraftów w row, czyli w wierszu. I wiersz to jest na przykład te trzy krafty tutaj, raczej cała linia idąca bez przeszkód, yy, wzdłuż której teraz się poruszam, to jest właśnie oznaczone jako row. I warto też zaznaczyć, że jeżeli stawilibyśmy takiego korpsa tutaj, no to row akurat odnosiłby się tylko do tych dwóch korpsów. Istnieją także korpsy, które zwiększają jakby moc w kolumnie. No, i tutaj ponownie, jeżeli pochowalibyśmy ten korps na kolumnę w jednej z tych dwóch e, dziur, które tutaj mamy, no to one by wpływały tylko i wyłącznie na te dwa, te dwa pochówki. Natomiast jeżeli pochowalibyśmy go na przykład tutaj, no to mamy znacznie więcej craftów, które będą oddziaływały e, właśnie z tym korpsem na zwiększenie efektów w kolumnie. Dobra, dlatego przeklikajmy sobie wszystkie te modifier ratingi. Weźmy sobie też te fraktury, jak również te wzmocnienia w kolumnie. I zaczniemy sobie, może tutaj, od dołu. E, tutaj, sobie damy zwiększenie, jakby mocy y, tych korpsów w kolumnie, w wierszu, przepraszam. A nawet może dalibyśmy to dwa razy. I teraz w to miejsce wstawmy sobie na przykład szansę na fraktur. Trochę tych szans na fraktur mam i chętnie z tego skorzystam. Jak widzicie, mamy tutaj 37% szansy, ponieważ nasz korps na 25% szansy został wzmocniony o 50%. Czyli mamy teraz 37% szansy. Coś takiego myślę, że sobie zrobimy tutaj całkowicie wzdłuż. Wykorzystajmy te fraktury tak mocno jak tylko możemy. Mamy 111% szansy. I tu warto zaznaczyć, że jeżeli mamy wartość powyżej 100%. To oznacza to, że jeden mod będzie gwarantowany, miał gwarantowany fracture, ale nadal pozostałe nasze modyfikatory mają 11% szansy na bycie fractured. Ale dorzucimy sobie jeszcze trochę w ten oto sposób. I teraz mamy 185% szansy na fracture modifier. Więc tutaj mamy jeszcze jednego korpsa na zwiększenie efektów. w wierszu. I tutaj poniżej myślę, że wstawimy sobie to po prostu zwiększenie szansy, zwiększenie jakby modifier tier ratingów. Jak widzicie zamiast 50 daje mi 62. Także cudownie. Pięknie. No i możemy sobie tutaj też dorzucić jeszcze kilka pozostałych. Na tym akurat nie będę oszczędzał. W tym momencie możemy zobaczyć, że mamy już 622 do modifier tier ratingów. Bardzo możliwe, że to już będzie gdzieś jakiś tier drugi naszych modów. No i teraz pozostaje nam tylko dorzucać wszystkie te rzeczy, które po prostu zwiększają nam szanse. Dobra, tak jak Wam wcześniej mówiłem, teraz mamy tutaj dwa osobne crafty, więc musimy je jakoś połączyć. Ja akurat na pewno będę chciał stworzyć łuk, który posiada 5 modyfikatorów, więc mogę sobie dorzucić tutaj. Jeden właśnie dodatkowy explicit, jak również dorzucę na przykład quality albo ten mod na fracture, żeby po prostu połączyć te nasze mody, te nasze crafty razem. No i teraz pozostaje nam jedynie dorzucić te rzeczy, których chcemy, oraz te, tych rzeczy, których nie chcemy. Więc wszystkie mody Increase oraz Scarcer lecą do naszego Necropolis. O, Necropolis is full, no właśnie, tak jak mówiłem, wypełnia się dosyć szybko, jak widzicie. Zdajemy modyfikator na Fire i właściwie nie będę Was chyba tym męczył. Zapraszam na małego time Dobra, słuchajcie. Wygląda na to, że skończyłem. Eee... Postanowiłem trochę dopchać jakby ten kraft i przygotowałem dla Was kraft z całego e, potężnego nekropolis, chociaż nadal ten kraft jest bardzo, bardzo niedostosowany do tego, co chcę skraftić. Natomiast e, jak widzicie, te modyfikatory no, mają tutaj pewne wartości. Mam nadzieję, że tutaj uda się zrobić coś dobrego. Ale właśnie pamiętajcie o tym, że niekoniecznie cokolwiek musi nam się tutaj udać. A to jest właśnie też piękna poe z jednej strony, <laughs> że czasami się uda, czasami się nie uda. Myślę, że stworzyłbym sobie Imperial Bow, bo w sumie, w sumie mam taką ochotę, więc stwórzmy sobie Imperial Bow z tymi oto modyfikatorami. Trzymajcie kciuki, żeby siadło coś fajnego. Jest to chyba dobrze. No słuchajcie, trafiło się chyba nie najgorzej, ponieważ mamy tutaj co prawda, no mogło być lepiej, ale triple elemental walk z accuracy ratingiem z global multi T1, z global critical strike Chance T1. Szkoda, że nie ma atak speedu, ale szczerze mówiąc wygląda to na naprawdę całkiem solidny łuk. Gdybym miał pewnie więcej modyfikatorów na speed, to pewnie by była większa szansa na to, że trafi mi się albo atak speed, albo projectile speed, ale naprawdę nie narzekam na to, co otrzymałem. Mogło być gorzej, ale naprawdę wyszło całkiem nieźle. Z tego miejsca chciałbym pokazać Wam jeszcze jedną rzecz. Mianowicie często pytacie mnie o przedmioty unikalne. Co za tym idzie, pojawiają się wam takie różne dziwne korpsy, które wyglądają więcej w ten sposób, czyli Haunted by jakieś imię i nazwisko, no i nie wiecie co z tym robić. A czasami chowacie po prostu korpsy losowo, i nagle okazuje się, że nie możecie stworzyć przedmiotu ze pochwanych korpsów. Chodzi o to, że właśnie takie korpsy z imieniem i nazwiskiem są to korpsy pewnego rodu i są, służą one do tworzenia przedmiotów unikalnych. Aby stworzyć taki przedmiot unikalny, potrzebujemy czterech korpsów z tego samego rodu, czyli o tym samym nazwisku. Dlatego mam tutaj na przykład Versuo. Tu mam przygotowaną jeszcze jedną Versuo, jeszcze jedną Versuo i jeszcze jedną Versuo, czyli cztery różne postacie z rodu Versuo. Teraz, jeżeli wezmę sobie te korpsy i je tutaj pochowam, one też się podświetlają. Widzicie, taki przedmiot jakby, jakby są unikalne jeżeli sobie ja je teraz pochowamy i wybierzemy craft, to tutaj pojawi nam się informacja o tym, że stworzymy przedmiot unikalny na 8-3 levelu. Ok, mamy coś takiego. Z kraftów, na które warto by było zwrócić jeszcze uwagę, to na przykład krafty, które wymagają innego korpsa o takiej samej nazwie. I takich kraftów mamy kilka, na przykład Item Sers for Much More to Vendors, ale potrzebuje jeszcze dwóch korpsów o tej samej nazwie. No i tutaj, żeby jakby móc wykonać taki craft z, z tym pochowanym korpsem, potrzebujemy jeszcze innych dwóch korpsów posiadań, jakby należących do gatunku Scale of Ash. Czyli to będą pewnie jakieś mopki z Bricza. Tak samo mamy tutaj Create a Steel Ring do stworzenia bazy still Ringa, która jest normalnie niedostępna. Potrzebujemy Dog Hunt Wrata, którego, którego tutaj akurat nie posiadam. No jakby też możecie zobaczyć, że nie posiadam takiego korpsa w ogóle w moim składziku. Dlatego warto jest uważać po prostu na to, co gdzieś tam będziemy kopać w tej ziemi zakopywać, ponieważ może się okazać, że danego crafta nie będziemy mogli wykonać. A warto jest zaznaczyć jedną istotną rzecz, że należy trochę myśleć też co co robimy, ponieważ jeżeli zakopiemy przez przypadek jakiegoś korpsa to możemy go oczywiście wykopać, natomiast wtedy nasze korps, nasz korps zostanie zniszczony. Więc proszę bardzo, obczyści nam się miejsce, ale to co zakopaliśmy już nie istnieje. Jeżeli dodacie przez przypadek też korpsy do waszej kostnicy, także macie możliwość tutaj zrobienia dwóch rzeczy, czyli albo zitemizować korps, czyli tak jak to robiliśmy wcześniej, a więc klikamy i pojawia nam się w naszym plecaczku, możemy też na przykład. Wziąć sobie takiego korpsa i powiedzmy go spalić. Dzięki czemu zwolni nam się miejsce w naszej kostnicy. I to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. I tak rozgadałem się niesamowicie. Mam nadzieję, że ten poradnik był dla Was jakkolwiek przydatny. Powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o crafting Necropolis, to jest to najbardziej zaawansowany crafting, jaki chyba był w Paw of Exile. Poza może jeszcze początkowym harvestem, gdzie trzeba było układać całe całe ogrody i no, było to dosyć mocno skomplikowane, no ale jakby pod kątem jakości craftów jest to najpotężniejszy crafting w grze, więc mimo że wygląda strasznie na nieprzyjemny, jest trochę nieprzyjemny w swoim działaniu i potrafi być bardzo losowy i frustrujący, to jest jednocześnie najpotężniejszym craftingiem w grze. Dlatego jeżeli jeszcze gracie ligę, pamiętajcie, nie poddawajcie się, twórzcie przedmioty, bo naprawdę warto. Tymczasem z tego miejsca chciałem podziękować jeszcze raz moim wspaniałym wspierającym. Dziękuję wszystkim, niezależnie od platformy czy poziomu wspierania. Witam wszystkich nowych wspierających i dziękuję za to, że jesteście. I Tobie, widzu, również dziękuję za to, że oglądałeś ten materiał i w szczególności, że dotrwałeś aż do tego momentu, bo jednak film jest dłuższy niż myślałem. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia. Mówił do was Tedras. Na razie.